Witajcie z tej strony Rollywork z ekipą. Zapraszamy Was tutaj na fotowoltaikę. Z filmu dowiecie się na pewno, jak zamontować takowe mostki. Pokażę Wam tutaj rozmierzenie tych mostków, dlaczego mamy gdzieniegdzie 4 wkręty, gdzieniegdzie 6 wkrętów. Powiem Wam tutaj za chwileczkę to w kolejnych tam rozwinięciach, ciekawostkach. Zrobimy uziemienie mosteczków, dołożymy dodatkowe mostki wzmacniające. Podokręcamy sobie tutaj blachę z tego względu, żeby nie było takowych efektów. To też będzie tu poruszone. Połać została tutaj wymieniona z Eternitu. Mamy tutaj typowe takie właśnie południe, które świeci. Tu jest kąt południe 194 stopnie, takie południowe, troszeczkę w zachód spadające. Ktoś tam może powiedzieć coś więcej, coś tam doprawić. No ale co, działamy, robimy. Zrobimy tu opcję niwelowania pętli indukcyjnej, połączymy wszystkie kabelki, poizolujemy i tym podobne sprawy, tak żeby wykonać dobrze. Oczywiście z zachowaniem odległości, w tym przypadku mamy bardzo fajne możliwości zachowania odległości z każdej strony, żeby nie było tam żadnego poderwania. Dodatkowo podokręcamy tą blachę, będzie około jeszcze 100 farmerów do zużycia, żeby wzmocnić tą konstrukcję całą, żeby tutaj wszystko było jak najlepiej. I teraz tak, ktoś powie na temat tych mostków. Mostki, niektórzy mogą się powiedzieć, że ktoś powie, a to ciulowe i tym podobne rzeczy. No i tak i nie. Na pewno jest to szybki system montażowy. Jest tak wytrzymały, jak mocno blacha jest przykręcona do łatr i kontrłatr i innych rzeczy. Dlatego zastosujemy dodatkowe wzmocnienie. Czyli podokręcamy tą blachę, że cokolwiek by miało się wydarzyć, że my zużyjemy tam, nie wiem, 100 farmerów i będzie trochę więcej tutaj na naszą trochę niekorzyść, to się nie liczy. To liczy się to, żeby to się wszystko trzymało. Zresztą sam klient powiedział, przyjdzie tornado, to zerwie. No wiadomo, no przyjdzie tornado, to zerwie każdą praktycznie połać. Nie wiadomo, jakby była zrobiona. To by musiała być naprawdę konkretna budowla. Wyznaczać linię, tak jak tutaj mamy, że wszystkie mostki są w jednej linii, odległości są takie same na całej płaszczyźnie. Trzeba zastosować sznurek. Niektórzy mają inne sposoby, ale wiem, że sznurek to jest najlepsze rozwiązanie na fotowoltaikę i na całe tutaj działanie, całe tworzenie tego wszystkiego. Najlepsza kwestia u klienta są pszczółki, jest miodek, więc słodkie życie, też się kręci, też jest fajnie. A wracając do fotowoltaiki. Fotowoltaika, tak jak ma swoje plusy i minusy, plusem jest to, że jak ktoś wie, jak ją wykorzystać, to na pewno dodatkowe będą, bo tutaj już mamy na dół na 8 zrobionych, u góry będzie 9, więc jeszcze dwa mosteczki. Zostały jeszcze chyba 3 mostki do zrobienia. Tu, jak widzicie, 3 mosteczki równo do sznureczka. Już oczywiście nie trzymamy się czysto stricte, że nie wiadomo jak równo, że ktoś powie, a krzywo zrobić. Robimy tak, żeby było dobrze. Żeby to miało ręce i nogi i już, i żeby odległości były tak samo, jeżeli chodzi o montaż paneli w takich punktach, żeby był wysuw na przykład 30 z tej strony, 30 z tej, po środku mamy metr i wszystko to działa tak jak trzeba, więc pokażemy, zobaczycie, jak to wszystko wygląda, ale to za chwileczkę w kolejnej ciekawostce. Praktycznie całą konstrukcję, jeszcze tylko po lewej stronie u góry dwa mosteczki, uziemienie konstrukcji trzeba zrobić i będzie wszystko dobrze. No i tutaj w tym przypadku 100% pasożytów pod panele. No to weź 25. Będzie gitara. Dajesz pytanie, to pamiętaj o tym, że możesz otrzymać bardzo ciekawą odpowiedź. Spytałem się tak, czy jeżeli uziemię lewo i prawo, to będzie dobrze? Będzie dobrze. Ale oczywiście zacząłem drążyć, jak to zazwyczaj ja. A jak zrobić, żeby było dobrze? No to tak jak ostatnio, zrób górę i dół. Będzie ok. A żeby zrobić lepiej, to jeszcze po środeczku pójść. No i cyku pyku, jest zrobione, jest. Wszystkie panele uziemione z 16. Wow, troszkę to zajęło, bo gdzieś około 1,5 godzinki, ale zrobiłem to. Zostaje tylko uciąć śrubki TO-owe tutaj, w tym miejscu i będzie po temacie. Tak jak widzicie, jest gitara. Tu jeszcze będę musiał dorobić jedno, ale to już na sam koniec, bo będziemy teraz właśnie panele wrzucać.
kabel będzie szedł, jednocześnie będę podciągać, nie będę go tutaj pod nic podczepiać. I powiem szczerze, że w tym tutaj ustawieniu jest godzina 17. Bardzo ładnie słonko praży, więc uzysk tutaj klient będzie miał bardzo fajny, bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o tutaj całą instalację. Możliwość rozbudowy, no jak najbardziej tak, nawet pszczółki też są chyba za tym, że będzie jakaś rozbudowa. Tak jak i na górze, tak jak i na dole, parę paneli można dołożyć, można dociążyć, będzie ładniej ten cały inwerter wstawał, praktycznie od samego dnia do którejś tam godziny będzie w maksie to wszystko lecieć. No można jeszcze wycisnąć paręnaście tych kilowatogodzin w skali dnia, można zrobić tutaj. To jest takie typowe południe, gdzie mamy możliwości rozbudowy i podciągnięcia tego od samego rana, aż po prostu ten dzień nam się fajnie przesuwa, ten taki jest fajnie przesunięty, że zaczyna się nie od godziny 12, ale już od godziny np. 10, od 9 już będzie łapać, bo np. więcej kilowatów możemy dorzucić i szybciej łapiemy tego maksa, więcej produkujemy. No, są możliwości rozbudowy tego typu instalacji, co jesteśmy tu, w tym miejscu. Więc takie instalacje jak najbardziej lubię, zachowane odległości, wszystko, góra, dół, uziemione tutaj wszystkie panele kablem. Dziękuję, jeszcze będą pasożyty tutaj na eskach też rzucone. No, robota fajna. Te wkręty, co są tutaj stosowane, są droższe wkręty niż zwykłe wkręty. Z tego względu, że taki wkręt ma troszeczkę inną fakturę. Tu chodzi głównie o skok gwintu. Jak gwint jest zrobiony, jak ten gwint po prostu robi taki fajny kołnierz w jednej i w drugiej blaszce i przez co ten cały tutaj gwint on ładnie trzyma i bardzo pewnie i bardzo skutecznie, wręcz tak jakbyś, nie wiem, coś zgrzewał czy coś w tym stylu robił, taki fajny kołnierzyk się robi, więc to jest na pewno bardzo plus duży tego typu gwintów, takich nie gwintów, ale śrub, które mają taki gwint z takim skokiem i z takim kątem ustawienia. O! To jest prawidłowe takie wysłowienie się, bo widzę, że teraz więcej osób tego oczekuje. Ale proszę bardzo, zobaczcie sobie. Staramy się zawsze zrobić coś dobrego pokazać. Trzymać się po prostu swoich jakichś tam standardów, swoich jakichś tutaj też od samego siebie. Nie tylko możliwość rozbudowy jest, więc tutaj mogę powiedzieć, że fajnie to wszystko jest realizowane. Fajna instalacja, fajnie to wszystko podobierane. Dobre też panele. Tu jeszcze postaram się dorzucić po mosteczku, tam tak samo, ale już tego mostka nie będę uziemiać, bo już nie ma sensu. Są pouziemiane tutaj, będzie tylko dołożony i będzie bajlando. Dla mnie, moi drodzy, na pewno bardzo ciekawe kolejne doświadczenie na kolejnej tego typu instalacji, no bo jak to można powiedzieć, nie stoimy w miejscu i nie robimy tak jak wszyscy. Mnie to tak trochę denerwuje, że każdy robi tak jak wszyscy. Zacznijmy robić coś swojego, coś indywidualnego, łączyć to w jakiś inny sposób, wyciągać z tego jakieś wnioski, a nie tylko robimy tak jak wszyscy, bo wszyscy robią tak, to my robimy. Nie, ja podchodzę, wolę dołożyć sobie godzinę pracy, jeszcze godzinę kręcenia filmów, pokazania tego, że my podchodzimy do tego inaczej. Moja ekipa podchodzi do tego inaczej, my robimy to po prostu z myślą, że zrobimy to lepiej, będzie fajny efekt, będzie fajne działanie, będzie fajnie to wszystko zrobione. Ja tego się po prostu trzymam tu z chłopakami młodego. Tak samo też tutaj uczę, co nam właśnie doadoptowali go na jakiś to okres czasu, żeby się nauczył. Ja staram się uczyć zawsze osoby, które są ze mną, tego, że trzeba robić coś dobrze i dokładnie. Zresztą powiedziałem młodemu jedną bardzo ważną kwestię. Jeżeli będziesz miał jakiś pomysł, coś takiego, to nie bój się powiedzieć, wysłowić w jakiś sposób, żebyśmy mogli my z tego skorzystać, bo czasami głupi jakiś pomysł może okazać się pomysłem strzałem w dziesiątkę, co może nam po prostu przyspieszyć całą pracę, cały proces tego tworzenia tego wszystkiego i efektem będzie na pewno lepiej zrobiona instalacja. Ja mówię, nie bój się, że kiedyś cię tam wyśmiejemy czy coś takiego, bo każdy się śmieje z każdego, bo musi być jakaś pozytywna energia w tym wszystkim. I tyle. A to jest takie moje jak zwykle pitulenie. Dlatego robimy dalej instalajkę, nie męczymy się. I teraz ja to wszystko poucinam. Rozpuszczę sobie tutaj jeden kabel, drugi kabel i gitara i działamy.
Teraz chłopców zgarniam od instalacji uziemiającej, co oni tam robią z drugiej strony. I tyle, działamy. Rzut z dołu całej instalacji uziemiającej. Uważam, że została wykonana bardzo profesjonalnie. Zresztą wystarczy zobaczyć, jak moja tu ekipa montuje mostki. Wszystkie są w równej linii, równe odległości, wszystkie położone tak jak trzeba. Trzymanie się jakichś tam zasad, wytycznych i tym podobnych spraw. To jest, można powiedzieć, prawidłowo zamontowane mostki na blachotrapezie, plus do tego uziemione odpowiednio mostki tak, że wszystkie panele, które są uziemione i połączone dodatkowym przewodzeniem. Będą blaszki, tak zwane pasożyty, które będą wszystkie jakieś tu negatywne rzeczy zrzucać do ziemi. Tak powinna być wykonana prawidłowa instalacja uziemiająca. I tyle. A teraz idę coś sobie zjeść. Taka ciekawostka, jak źle blacha jest położona, to nie ma chusteczki, żeby zrobić to równo. Można zrobić tylko względem czegoś. Z prostej rzeczy, zobaczcie sobie. Tam mamy blachę. Ona ładnie nachodzi jedna na drugą, a im idziemy wyżej, tym ona wchodzi. I na każdej blaszce jest takie właśnie przesunięcie zrobione. Te garby są za wysoko z tego względu, że one są wciśnięte pod. Ja tu gadałem właśnie z właścicielem, mówię, kurczę, bawiliśmy się wtedy z czterema panelami pierwszymi. Mówię, coś mi tu nie gra, coś tu jest nie tak. No i on powiedział właśnie, że szczyty były coś tam nie tak, tu nagle mu coś schodziło, tu już było przykręcone, trzeba było coś tutaj prostować. No i sumą sumaru to właśnie wszystko wychodzi, jak człowiek dobrze się przyjrzy temu wszystkiemu, że to nie jest tak, jak powinno być. No niestety, no, położona świeża nowa blacha z 2 miesiące ma. Jak położyli, tak jest. My tu niestety, ale tego nie zrobimy idealnie równo. Postaramy się zrobić jakoś równo z jedną linią górną. Boczna to w ogóle gdzieś idzie w kosmos. No, tak też się właśnie zdarza, że już tu widać na tym odcinku, że przez to, że te panele po prostu są i tak podciągnięte tak, żeby one poszły do góry, bo w stosunku do tego, co tu jest zrobione, no to niestety czasami tak bywa z tym wszystkim, że coś chcemy zrobić równo, a dach jest zrobiony inaczej, musimy jakoś to optycznie wyśrodkować. No takie życie. Bierzemy i robimy dalej robotkę. A jak? Działamy. Zrobionych tutaj tak sobie podczepiamy. A to tak, to wszystko widu i słychu. Jest bok. Mniej więcej wszystko jest. Ok. Oprócz tego, że krzywy dach. No ale to mniejsza z tym. Mamy wszystkie panele, mosteczki, zastrzały zrobione. Lina się przydała. Po 3 mostki. Sztywne jak trzeba. Dokręcono troszeczkę farmerów. Teraz pójdziemy na tamtą kalenickę. Zrobimy sobie unga bunga. W naszym wykonaniu zagięte tak jak było pokazane. Zresztą na pewno tu troszeczkę uchylę. Zobaczcie. Pozaginane rogi, żeby nie było ostrych krawędzi. Dodatkowo jeszcze membranka pozaginanymi rogami, żeby nic też się nie wydarzyło. I już. I tu nic więcej już się nie wydarzy. Cokolwiek by się wydarzyło, mamy już jakąś ochronę zrobioną, dodatkową. Więc jest by Lando. Że tak można to ująć. Nie? Pokaż mu. Opaska z języczkiem. Zaciskowa na peszel. Dobra, to mamy tak zrobione. Dodatkowy bonusik na temat kabli solarnych. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek wasza izolacja będzie wyglądać w taki sposób, że to jeszcze tam jest pół biedy, ale takie naruszenie pancerza na kablu solarnym, koniecznie taki kawałek trzeba wziąć, wymienić. No, w moim tu przypadku to jest akurat początek stringa, więc mogę sobie tutaj poucinać, ale zawsze trzeba patrzeć, czy takie coś się nie wydarzyło, no bo to z czasem powoduje, no można powiedzieć, jakieś przebicie do, można powowiedzieć, do żył, jeszcze kawałeczek drogi jest, ale to już jest osłabiona izolacja. No jak słaba izolacja, to słaba też racja, więc takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę. Ja mniej więcej gdzieś tu w tym miejscu zarobię i już, bo tutaj to też mi się nie podoba, to co tu jest i
gitarę. Zarobię tu, pociągnę sobie do samego tam dołu. Mam wystarczającą długość kabli solarnych i gitarę. A to mniej więcej tak tam to wygląda już. Ale to pamiętajcie też o tym. Bo taka ciekawostka to też się przydaje. I przez tego typu właśnie przetarcie izolacji często gęsto się zdarza, że na przykład na konstrukcji mamy ujemne albo dodatnie napięcie w zależności co mamy tu puszczone. No tu będzie wtedy dodatnie. Jeżeli ten kabel gdzieś będzie dotykać nam do konstrukcji czy coś takiego, będzie miał przebicie. Z czasem może być przebicie. Więc takich rzeczy trzeba unikać na każdej instalacji. Więc to trzeba ani nie za mocno, ani nie za luźno podokręcać, podociskać. A tu w tym przypadku wszystko jest podczepiane pod spodem, pod oczka tutaj, więc troszeczkę inaczej to teraz zrobiłem, bo jest taka możliwość, nic do mostków nie jest podczepiane, więc wszystko jest do konstrukcji nie przyczepione, tylko do paneli. Ha. Więc jak ktoś będzie coś tu chciał zrobić, to będzie musiał troszeczkę więcej się namęczyć, żeby coś zrobić inaczej. A, tak samo, widzicie, linia jest spoko, fajnie. Jest równa? Jest równa. Dlaczego? Bo równe ramy. To jest właśnie plus paneli na przykład z double gasem. Tam się trochę śmiałem, tam z insze, grafeny, inne rzeczy, co oni tam mają. Nie montowałem, nie testowałem, nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ale tak żartobliwie tam poruszyłem. Jeżeli kogoś tam uraziłem z tym, no to przepraszam. Ale też mogą być dobre panele. Wszystko, co ma podwójne szkło, pamiętajcie o tym, że to jest zawsze lepsza jakaś tam ochrona z folii IF, to chyba tak się dokładnie to nazywa, ten laminat taki cały. Wiecie, tutaj promienie słoneczne przelatują, przechodzą fotony i UV i wszystko co tam jest, przechodzi, przebija, odbija się z drugiej strony i degradacja, więc jak ktoś ma jasne, no to wiecie, ileś tych fotonów tego wszystkiego no przelatuje i to po prostu robi się ta degradacja tam z czasem. Zresztą tam niektórzy tam producenci, ale to też jest kwestia jak to jest zalaminowane, jak to jest zrobione, jaki proces produkcyjny. No, jest wiele takich różnych wytycznych, które no, idą do tego, że był załóżmy słaby materiał, bo poszli po jakichś kosztach, po czymś tam, no różne są. To już jest kwestia tego wszystkiego, ale wiadomo, że zawsze ktoś tam podłapie jakiś tam temat i po prostu będzie mówić, że jego produkt jest lepszy w stosunku do jakiejś tam konkurencji, będzie wyśmiewać, a potem i tak będzie sprzedawać, bo konkurencja zrobi coś podobnego. No, no mniej więcej na takiej zasadzie działa cały marketing tak naprawdę, że to jest takie śmianie się z jakiegoś tam producenta, jakieś wytykanie błędów, innych rzeczy, a sami też na przykład ci producenci popełniają kupę błędów, no i potem powstają takie kwiatki, że coś jest nierówne, coś takiego. Tu wyjątkowo teraz obecnie montując te longi 365, podwójne szkło, mogę powiedzieć, że produkt jest naprawdę godny polecenia i mamy skończone. Tym razem zrobiłem sobie tu na śrubkę. Zobaczymy to za jakiś czas, jak to będzie wszystko. Dodatkowe mostki są, tak jak mówiłem, wszystko porobione. Podokręcano jest około tutaj 30 dodatkowych farmerów, 40. Więc troszeczkę tego dodatkowego zużyliśmy towaru. Klemy są tutaj podokręcane, wszystko jest podokręcane. Uziemienie, widzieliście, możecie na temat tego uziemienia, co tutaj zrobiłem, się jakoś wypowiedzieć. Czy to jest dobrze zrobione uziemienie? Bo od mojego elektryka powiedział mi: Radku, troszkę przesadziłeś. Ja mówię, jak grubo, to robimy grubo. Albo wcale. Zrobiłem tak, jak powiedziałem. Uziemiłem wszystkie panele. Wszystkie mostki, te, które powinny być, zostały uziemione. Więc każdy panel ma uziemienie, więc jest taka kratownica tak naprawdę zrobiona. Co usłyszałem, że bardzo dobrze to zrobiłem, ale wy też możecie się wypowiedzieć na ten temat. Peszelki są standardowo 2. Stringi podłączone, 330 ileś voltów na górnym stringu, 290 ileś na dolnym stringu. No co mogę powiedzieć, trochę wypalcowane te panele, ale szczerze tego się nie myje. Przyjdzie deszcz i to wszystko ładnie zmyje, umyje, niż bawić się w jakieś tu środki, szmaty czy cokolwiek. Ktoś powie, ale wypalcowałeś te panele, o Jezu. Ja powiem, nie ma sensu, bo a więcej się zrobi burdelu, niżeli będzie to wszystko warte. Takie spojrzenie od spodu i dzisiaj takie można powiedzieć
Z jednej strony mamy naprawdę bardzo fajną płaszczyznę, jest naprawdę mega, tylko szkoda, że krzywo jest blacha nałożona, przez co zrobienie to do jakiegoś tam pionu czy czegokolwiek była konieczność troszeczkę tego ugięcia, tak jak zresztą widzicie, jak to fajnie wystopniowane. Dobry? A wie pani co w środku? W środku będzie, proszę bardzo. Tu mamy to wszystko popodciągane, a troszeczkę jakieś tam uziomy, a tak to wszystkie kabelki są ładnie popodciągane po całej długości. No, uważam, że jest fajnie zrobiona robota cała. No i bardzo się cieszę, że pierwszy raz jest taki prosty dach, jeżeli chodzi o po prostu płaszczyznę, no ale blacha krzywo położona, niestety. Wszystkiego nie unikniemy, zresztą tak jak tam pokazywałem, tutaj ten wrąbek wchodził aż tu, bo uciekali. A standardowo to powinno być tak, że jedno z drugim powinno się zlicować i dziękuję po temacie. No to zresztą widać, że są jakoś tam poprzesuwane, tam już jest ok, tamta część, tutaj na tych raz, dwa, trzy, czterech, na pięciu blachach jest jakiś tam uskok porobiony, niestety. Naprawdę fajne, widowiskowe by to wszystko było, no ale nie można mieć nigdy wszystkiego. Robotę swoją będzie robić na pewno. Jest możliwość rozbudowy, na dole trzy panele, u góry jeszcze dwa panele można dołożyć. Jest spoko, jeszcze tylko przyklejka, idziemy do Kamila. Pytaliście się na temat linek, szalek, innych tam głupot, witamin i minerałów, które trzeba wpierdzielać. To tak, szalki tego typu, z tego względu, że bardzo fajne złącza, które się nie rozczepią. Tutaj widzicie, nawet jest informacja, żeby tej karteczki nie urywać. Wiadomo, że tego typu szaleczki Protecta, patrzcie, macie tutaj Protect Pro, możecie sobie zobaczyć, jaka tam cena. Pyk, czekajcie tu. O. Takie szalki można zastosować. Klej Sabdala też jest taki całkiem spoko. Tu mamy linę o długości 20 metrów, zwijamy sobie ją. Tutaj mamy takie fajne liny z amortyzatorem, można kupić sam amortyzator i wszędzie macie to jakieś tam normy, inne rzeczy, numery seryjne, certyfikowane rzeczy. Tak samo karabinki, inne rzeczy, no wszystko jest. Dlaczego akurat te szelki? Te szelki zostały wybrane z tego względu, że niepotrzebne są mega jakie, nie wiadomo, wygodne. Najważniejsza część lędźwiowa. Tutaj, jak mamy plecki, tu. I najważniejsza kwestia to jest tutaj, okolice pachwin dolnych tutaj. Ładnie to opiewa i nie ucina wam jaj. Więc to jest mega ważne, żeby były właśnie dwa takie elementy zamontowane po prostu w takich po prostu szelkach do chodzenia. Wiadomo, że są jakieś alpinistyczne, lepsze i tym podobne sprawy. Kolejna kwestia, tak zwany linostop. Maksymalne obciążenie 120 kg. Też macie jakieś tam jakieś normy, jakieś dopuszczenia i tym podobne rzeczy, numery seryjne. Na linkę 12. Tak samo jest linka 12. Tego typu sprzęt, w zależności od intensywności użytkowania, kilka lat możemy używać, potem trzeba oddać go do sprawdzenia. Jeżeli będzie zużyty, no to zostanie oddany do kasowania. Ale tutaj to trzeba się wczytać dokładnie w opcję BHP, ile może być taki sprzęt używany. Tak samo producent określa, ile powinien być użytkowany, jeżeli leży na magazynie. To wszystko po prostu ma wpływ, dlatego tego typu rzeczy nie kupuje się po to, żeby no, leżały sobie, no, muszą być użytkowane. U nas są akurat trzy pary szelek, tutaj mamy akurat położone. Kolejna kwestia, jakieś okulary tego typu, kolejna kwestia albo tego typu z regulacją 3EMA. No, musicie troszeczkę zainwestować, na przykład szczotka, szpadel, pręt gwintowany, no to są takie elementy, które są potrzebne i już. Tutaj mamy nawet podane właśnie data następnego przeglądu. I tu są właśnie takie informacje też, no ale to trzeba tu sobie usiąść, poszukać i tym podobne sprawy, że kiedy przegląd, na ile lat. Tutaj zobaczcie, że to chyba jest na 6 lat, ale muszą być przeglądy w zależności od okresu pewnie użytkowania. W to nie wnikam, ale to są świeże rzeczy użytkowane i już, a to powinno być tak naprawdę coś tu jeszcze włożone, ale nie wiem co to, od czego to jest, ale później się dowiem.
No to mniej więcej chcieliście, macie, proszę bardzo. Już, teścik, zakrętarek, omówienie sprzętu Boscha po roku eksploatacji, co się opłaca, co się nie opłaca, też będzie taki dodateczek, taki bonusik i tym podobne sprawy. Dbajcie o to, tak jak większość wypowiada się, liny, bezpieczeństwo i tym podobne sprawy. Trzymajcie się, idziemy do... Idealnie, nie ma to jak nowa rozwiertnica. Jednak jakość to jakość. Made USA, Milwaukee. Mieliśmy poprzednią, była słaba. Teraz kupili nam za prawie 400, 350, 300 ileś, w zależności od kursu dolca. Niezła. Ładnie wierci. Nie zostawia jakichś tutaj zadziorów i tym podobnych rzeczy. Naprawdę spoczko. Naprawdę nieźle robi robotę. Korytka i te sprawy spoczko, naprawdę spoczko. Moi drodzy, to co Kamil tutaj namodził w następującej takiej kolejności. To co mam podłączone pod różnicówkę, to idzie nam tutaj do przyłącza energetycznego, czyli mamy tu przyjście. Z tego względu, że mamy 40 amper prądu tego całego zadziałania i już. Kolejna kwestia, wyłącznik typu S mamy tutaj podłączony pod falownik. Bo jeżeli coś się wydarzy, na przykład jakieś zwarcie czy cokolwiek, no to szybciej wyrzuci te 16 niż 40. Ograniczniki przepięć, tak jak wam tu pokazywałem poprzednio, no to nie ma połączenia bezpośrednio tam neutralny z ochronnym. I już. No i 16 to wszystko popodłączane. Tutaj jest 5x6 kabelek. Falownik będzie dopiero w tym tygodniu jakoś coś takiego. Na razie mamy takie puste miejsce. Z tego względu, że falownik no płynie do nas. Płynie. Tam klient sobie wymienił tutaj skrzynkę swoją rozdzielczą. Jest wszystko fajnie teraz. I tym podobne rzeczy. Tu mamy kabelki. No i teraz muszę to wszystko pozamykać. No i tu wszystko u góry jest spięte szyną. Ta faza z tą, z tym, to z tym, z tym, to z tym, z tym. I gitara. I to by było na tyle, jeżeli chodzi. No i co, 16, 40, 100 mA. Jeżeli prąd jakiś tutaj będziemy upływy, to 100 mA. No, dokładnie do tego. Nie wiem, tutaj to już musieliby się wypowiedzieć fachowcy. Też nie muszę wszystkiego wiedzieć. I gitary. Moi drodzy, mamy już tutaj zrobione. Kamilu, gdzie inwerter? Nie widzisz w się. No właśnie, to są te nowoczesne już inwertery. Tak, to są te takie, co ich nie widzi wcale. Nie widzi się, a są. A są, działają. Właśnie. I one są takie, że można je kręcić nawet do 10 kW, pomimo tego, że za szóstkę klient płaci. Ale co za chyba nowość? No jak? Tam no. Silikonikiem zrobimy, jak tu jeszcze przyjedziemy, kabelek tutaj widzę, że ładnie spuszczony, uziemienie, elektryk, do tego podłączymy, puszeczka jest, no wszystko. I na tą chwilę mamy wszystko zrobione, nawet fajny niewidzialny inwerter, jest bardzo fajnie, jest spoko. Jak oceniasz tą instalację? Panele prosto, krzywy dach. Tak. Tak niestety czasami też bywa. Chociaż... No i nie ma falownika, tak? No i jest niewidzialny falownik. Bywają i takie instalacje. Trzeba narysować coś takiego. Oczko, oczko. Oczko i buźka. Jest. I on niech pracuje. Przyjedziemy, albo będzie dograne, albo będzie niedograne. Pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja, komentarzyk. Robimy takie rzeczy. Niedługo na dwie instalacje od widzów zjedziemy. Wszystko się okaże, zobaczymy. Ale do usłyszonka, do następnego filmiku. Mamy skończone uziemienie, puszczone. No na razie nie pojadę, dopiero za godzinę. I tu mamy zrobione. Tym razem mamy podłączenie przez kabel internetowy. Wszystko jest ok. Tam trzeba było posilikonowe, żeby fajnie to wyglądało. Podłączone, podłączone i skończone wszystko. Jest baja, mamy podłączone. Idziemy zobaczyć jeszcze dalsze, jaki będzie. No i moi drodzy, robótka skończona. Inwerter wisi, dowieziono. Co mogę powiedzieć? Pamiętajcie, łapka w górę,
subskrypcji, komentarzykach. Wypowiadajcie się. A my jedziemy na kolejną instalację, będziemy sobie działać. Trzymajcie się, mordeczki. Cześć.